Zaledwie kilka dni przed wyborami premier Mateusz Morawiecki odwiedził Chorzów. Na stadionie przy ulicy Cichej głośno mówił o wsparciu finansowym dla legendarnej drużyny. Właśnie mijają 2 miesiące, a o funduszach na budowę nowego obiektu Niebieskich wciąż nic nie wiadomo. Władze miasta nie ukrywają rozgoryczenia. Magda Sincewicz. Tutaj dzisiaj przyjeżdżam z wypełnieniem obietnicy. W imieniu kibiców przyjechał do mnie paręnaście miesięcy temu wasz przedstawiciel, pan Szymon, był u mnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rozmawialiśmy o potrzebach kibiców. I Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Mamy dzisiaj podjętą decyzję o przekazaniu praktycznie wkrótce ponad 100 milionów złotych na budowę tego pięknego, nowego stadionu, tak żeby wszyscy kibice, wszyscy mieszkańcy Chorzowa, którzy kibicują ruchowi, mogli to swoje ino ruch powiedzieć. Trochę się czujemy oszukani tutaj, bo jak wiemy, wniosek został złożony prawidłowo w czerwcu. Była pozytywna informacja, że wniosek został pozytywnie oceniony. Potem potwierdzona druga informacja w październiku. Z tej wynikało, że wszystko jest na dobrej drodze, że do końca października, bo tak mi to przedłużony termin rozważenia tego konkursu, powinniśmy dostać informacje. No niestety po wyborach, że powiem, wszystko za telefony zamilkły. Na nasze maile, któreśmy wysyłali zapytania i również telefony, nie było odpowiedzi. No dzisiaj jak gdyby ten rząd, pan minister Błotny, czyli już nie jest ministrem sportu i w związku z tym już nie ma z kim rozmawiać, bo jeżeli dzwonimy, to no, pani minister kompletnie nie może nam odpowiedzieć na pytanie, co z tymi środkami i kiedy one będą rozstrzygnięte.